To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Dzisiaj będzie podwójna zabawa! Podwójna zabawa! Uwielbiamy zapraszać do nas przyjaciół do wspólnej zabawy. Mamusia piecze babeczki, a my wymyślamy różne zabawy. Mamusiu, czy mój kład działa? Ładował się całą noc, więc baterie powinny być pełne. Może weźmiesz go na dwór i wypróbujesz. O, dobra. Dzisiaj przychodzi do mnie mój kolega Antek. Będziemy jeździć w ogrodzie moim kładem. I proszę. A ja będę dekorować babeczki z moją koleżanką Wiolą. Działa, mamusiu! O, to dobrze. Babeczki już wystygły, Tosiu. Chcesz spróbować? Tak, poproszę, mamusiu. Bardzo ładnie pachną. To prawda. O! Wiola! Antek! Przyszedł Antek! Przepuśćcie mnie. Dziękuję. Dzień dobry. Wejdźcie. O, cześć, Elu. Cześć, Antku. Jak się masz? Hej. Świetnie, pani Jolu. O. Bardzo dziękuję za zaproszenie. O. Cześć, Antek. Cześć, Tymek. Cześć, dzieciaki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wejdźcie, proszę. Hej, Antek, chodź ze mną. Pa, Antek. Bądź grzeczny. Jak tam pani Dzidzia? Dziękuję. Bardzo dobrze, Tosiu. Właśnie idę do szpitala na wizytę kontrolną. Mamusia Antka nosi w swoim brzuszku dziecko, ale nie wie, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Myślę, że to dziewczynka. Antek chciałby, żeby to był chłopiec. Dzisiaj dowiemy się tego w szpitalu. Będę około 5:00. W porządku, Jolu? Tak, nie ma problemu. Do zobaczenia. Pa! Do widzenia! Kiedy przyjdzie Wiola, mamusiu? O, już niedługo, Tosieńko. Już wiem. Może zrobimy razem polewę na ciasto? Będzie gotowa, kiedy przyjdzie Wiola, tak? Tak! Najpierw umyj rączki. Umyj je dobrze! Kiedy czekałyśmy na Wiolę, mamusia pokazała mi, jak się robi lukier. Pychotka. No super, teraz mieszaj. Bardzo dobrze ci idzie. Tymek, Tymek! Mamusiu, gdzie jest Wiola? Jestem pewna, że będzie tutaj lada chwila. Chodź, polukrujmy te babeczki, zanim lukier nam stwardnieje. Ui, ale zabawa! Drugi śledzie! Antek, teraz moja kolej. Proszę, mogę jeszcze tylko raz? Dobrze, Tosiu. Mogłabyś usiąść tu obok mnie? Grzeczna dziewczynka. A jeśli już polukrowałaś babeczki, to posyp je czekoladą. Ja to potrzymam, a ty posyp babeczkę z góry. Trzęść dobrze. Świetnie. Ha, idealnie. Dobrze, wystarczy? Spójrz, mamusiu, V jak Wiola. No śliczne V, Tosiu. Tymek! Zobacz, jaką babeczkę zrobiłam dla Wioli. O, ładna. Mogę też podekorować, mamusiu? Niestety, Tymku, te babeczki dekorują tylko Tosia i Wiola. Nie bawisz się już w ogrodzie z Antkiem? Pozwoliłem mu się przejechać jeszcze raz. Wiola!
dobry, Wiolu. Cześć, Wiola. Cześć. Dzień dobry, przepraszam te rowery, to tak długo trwało. Nic nie szkodzi, wchodźcie, dziewczynki. Robimy babeczki. Zrobiłam jedną dla ciebie. Chodź, zobacz. Cześć, Tymek. Cześć, Wiola. Zobacz, jaką zrobiłam dla ciebie babeczkę. Spójrz, wow, jak Wiola. Dziękuję. Ja wezmę te. A ja wezmę te. Będziecie je dekorować, proszę. Proszę. Antek, teraz moja kolej. Dobra, podjadę nim do ciebie. Przestał działać. Tymek, Tymek. Nie, mamusiu. Ja się nim jeszcze nie przejechałem, a już jest zepsuty. Och, Tymku, nie jest zepsuty. Trzeba go tylko naładować. Tymek, Tymek. Trwa wieki. Trochę cierpliwości. Jak tylko Antek go tu przyprowadzi, to go podładujemy. Wiola? Tak. To wygląda jak babeczka księżniczki. Wiem, to dla mojej mamusi. Serio? Tak. Już wiem. Może pokażemy nasze babeczki chłopakom? No dobrze. Chodźmy. To jest naprawdę śliczne. Dobra, ja ciągnę, a ty pchaj. Zgoda. Antek, nie. Przepraszam. Przepraszamy. Chcę już iść do domu. To wina Antka. Naprawdę, bardzo mi przykro. Ta babeczka jest cała. Możesz ją wziąć. O, to miłe z twojej strony, Antku. Możesz dać tę babeczkę mamusi Wioli. Ani razu nie przejechałem się moim kładem. Proszę pani, ja chyba chcę już iść do domu. O której przyjdzie moja mamusia? Tymek, przepraszam. Jeśli zostaniecie, dostaniecie pizzę. Pizza! Tak, prosimy! Dzięki pizzy wszystkim wrócił humor. Kto chce ostatni kawałek pizzy? Ja! O. No dobra, możesz go zjeść. Możemy się podzielić. O, byłoby super. Dobry pomysł. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Kiedy kończyliśmy pizzę, zadzwonił dzwonek do drzwi. Ale pyszne. To były mamy Antka i Wioli. Zobaczcie, kto przyszedł. Czas do domu. Hej, Antek. Proszę, mogę zostać trochę dłużej? Ja też. Hej, mam dobre wiadomości. Szczególnie dla ciebie, Antku. Dzidzia w moim brzuszku to chłopiec. Będziesz miał malutkiego braciszka. Świetnie, będę się z nim bawił moimi zabawkami. A kiedy się urodzi, będziesz mógł go tu przyprowadzić, żeby się pobawić. Wtedy Antek powiedział... Ale moja mamusia powiedziała, że sprzedajecie ten dom. Ale moja mamusia powiedziała, że sprzedajecie ten dom. Czyli nie będziemy mogli już tu przychodzić się pobawić, prawda, mamusiu? Wiesz co, Antku, mówiłam też, że jest to coś, o czym na razie myślimy. Ale my nie chcemy sprzedawać domu. Gdzie będziemy mieszkać? W innym domu. I nie przeprowadzimy się stąd daleko, żebyście mogli widywać się ze swoimi przyjaciółmi, kiedy tylko będziecie chcieli. Obiecuję. Hurra! I to, powiedziała mamusia, nic się nie martw, byłoby na tyle. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Dosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj przyszli się do nas pobawić Antek i Wiola. Pamiętacie, kto wpadł w babeczki? Czy to była Tosia? Czy Antek? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to Antek. Zobaczcie. Wiola? Tak.
To wygląda jak babeczka księżniczki. Wiem, to dla mojej mamusi. Serio? Tak. Już wiem. Może pokażemy nasze babeczki chłopakom? No dobrze. Chodźmy. To jest naprawdę śliczna. Dobra, ja ciągnę, a ty pchaj. Zgoda! Antek, nie! Wow! Przepraszam. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.